Witamy w kolejnym odcinku, wracamy po krótkiej przerwie. Będziemy teraz nagrywali nowe filmiki z nową jakością i wjeżdżamy na nowy level. Będą lepsze jakości, lepszy dźwięk, lepiej nagrywane i może będziemy mieć wodziankę. Ale to jeszcze zbieramy na to finanse. Możecie próbować przekonać Piotrka pod filmem w komentarzach, żeby zasponsorował wodziankę, makijażystkę. W dzisiejszym odcinku kolejny Colt, kolejny Well. Mamy tutaj Colta M1911. Jest on w wersji high capa, a więc z powiększonym dwurzędowym magazynkiem. Co ciekawe, jest to bodajże pierwsza replika Wella, która przychodzi do nas nie w tekturowym pudełku, tylko w takiej fajnej walizce, którą otwieramy. I mamy tutaj gąbkę, która wygląda jak wytłoczka od jajek. Pod nią mamy oczywiście papiery. I w komplecie nie za wiele pistolet i klasycznie paczka kulek niewiadomego pochodzenia. Replika jest w całości wykonana z metalu. Oczywiście jest to znal, jak zazwyczaj w replikach. Jest dość ciężka, solidna. Nagrywaliśmy poprzedni model, który z wyglądu był dokładnie taki sam, natomiast magazynek był przystosowany do naboi CO2. To jest wersja, która zasilana jest green gazem, tylko i wyłącznie green gazem, a więc raczej nie radzimy tutaj używać magazynków na CO2. One oczywiście będą pasowały od tych modeli na CO2, ale środek może nie wytrzymać używania CO2, więc do tych replik tylko i wyłącznie green gaz i magazynki na green gaz. Colt, jak już wiele razy pokazywaliśmy na filmikach, bardzo stara konstrukcja, bardzo tradycyjna. Mamy tutaj stałą, nieregulowaną muszkę oraz regulowaną szczerbinkę. Szczerbinkę mamy regulowaną zarówno tą śrubką, regulujemy szczerbinkę w pozycji lewo-prawo, natomiast tą śrubą regulujemy szczerbinkę góra-dół. Jeżeli ma to dla kogoś jakiekolwiek znaczenie w strzelaniu w ASG. Mamy tutaj kółek. Oczywiście kółek działa w systemie zarówno z napinaniem przez zamek, jak i możemy go sami napiąć. Natomiast niestety nie ma trybu samo napinania kółka. Cóż jeszcze mamy? Mamy bezpiecznik skrzydełkowy, tak jak w każdym kolcie. W tej wersji jest to bezpiecznik, który nam działa po obu stronach, a więc jest to pistolet przystosowany zarówno dla strzelców prawo, jak i leworęcznych. Oczywiście inne manipulatory są wymuszone już tylko z jednej strony, natomiast bezpiecznik skrzydełkowy działa z obu. Dodatkowo mam jeszcze bezpiecznik chwytowy, czyli nawet jeżeli mamy zwolniony bezpiecznik skrzydełkowy, nie strzelimy, dopóki nie ściśniemy tego bezpiecznika. Bezpiecznik skrzydełkowy jest też chyba jedynym bezpiecznikiem, który oprócz zabezpieczenia przed przypadkowym strzałem zabezpiecza też zamek przed przeładowaniem. A więc w tej pozycji możemy spokojnie wkładać pistolet do kabuły, nawet jeżeli jest to ciasna kabuła, typowo kodeksowa czy dopasowana. Przy wkładaniu nie przeładuje nam się ten pistolet, co często ma miejsce w replikach. W normalnej broni się to nie zdarza, ponieważ mamy troszeczkę grubsze sprężyny, natomiast w replikach ASG często ta replika siedzi nam w kaburze z lekko podniesionym zamkiem. W wypadku Colta i bezpiecznika skrzydełkowego nie ma tego problemu. Kolejny manipulator to ta dźwigienka, która po wejściu mamy tutaj wycięcie i w ten sposób zatrzymuje nam się zamek w tylnym położeniu. Po ostatniej kulce zamek powinien nam zostać w tym położeniu po to, żebyśmy mogli szybko wymienić, włożyć nowy magazynek, zrzucić zamek i strzelać dalej. Jeżeli mamy na pusto, bez kulek, magazynek, staramy się nie zrzucać zamka, ponieważ będziemy uszkadzali ten delikatny element magazynka, który nam zamek przytrzymuje, tylko wtedy raczej starajmy się po prostu ściągnąć ten zamek. Kolejna rzecz, czyli hop-up.
jest regulowany tak jak w większości pistoletów gazowych, a więc musimy niestety ściągnąć zamek. Aby ściągnąć zamek, przeładowujemy go. Tutaj wyciskamy pin, ale dopiero kiedy to mniejsze wycięcie trafi w to miejsce. Wtedy możemy ten pin sobie wypchnąć i wyciągnąć. Po czymś takim zamek zdejmujemy do przodu i tutaj widzimy regulację hop-up. Niestety, tak jak również w innych chętnikach, za każdym razem, żeby ten hop-up wyregulować, musimy zamek zdjąć, ustawić hopka, założyć, sprawdzić jak strzela. Jeżeli chcemy wprowadzać korek, to znowu musimy zdjąć zamek i doregulować. Jest to dość upierdliwe, ale jest to w każdej replice, więc nic niezwykłego. Na szczęście hop-up ustawiamy raz i powinien trzymać nam potem parametry. Oczywiście, jeżeli używamy tych samych kulek. Kolt rozkłada się bardzo prosto. Aby go wyczyścić, możemy wyjąć lufę. Wciskamy tą część. Tylko przesuwamy tą część w bok i zdejmujemy. W drugi bok. Przesuwamy na bok, wyciągamy. Wyciągamy sprężynę powrotną. Możemy wyciągnąć lufę. Mam tutaj lufę zewnętrzną, w środku widzimy wewnętrzną. To akurat widzimy, że wszystko świeci się od smaru. Pistolet jest nowy, albo Leon nad nim siedział. Składamy w odwrotnej kolejności. Powinniśmy po każdym strzelaniu pistolet czyścić. Nie musimy go rozbierać całego. Wystarczy zdjąć zamek. Sprężone powietrze do komputera. Wszędzie kurz, brud wydmuchać. Wszystkie te powierzchnie styku wyczyścić ręcznikami papierowymi. I ewentualnie silikonem w sprayu. I potem takim silikonem delikatnie możemy sobie tutaj przeciągnąć. Natomiast pistolet nie powinien pływać w silikonie, ma to być delikatne siuknięcie silikonem. Po złożeniu nadmiar tego silikonu wycieramy, aby nam nie wyciekało na zewnątrz, ponieważ wtedy będzie łapał jeszcze więcej brudu i kurzu. Wszystkie te powierzchnie czyścimy sobie ręcznikiem papierowym i po wyczyszczeniu z powrotem składamy. Znowu musimy trafić na to mniejsze wycięcie. Wkładamy wspiecznik i mamy pistolet złożony i gotowy do strzału. Magazynek jest oczywiście metalowy, dwurzędowy, pojemność około 22-23 kulek. Nabijamy go green gazem. Zawsze nabijamy magazynek trzymając w tej pozycji i tak, aby gaz nam się przetaczał spokojnie do magazynka. Jeżeli mamy za krótki zawór gazu, możemy zsunąć sobie na chwilę stopkę i spróbować ładować w ten sposób. Czasem dużo łatwiej wtedy znaleźć kąt i nie przeszkadza nam stopka w dokładnym dociśnięciu butli. Potem zakładamy stopkę, wciskając ten dzyndzel. Mamy magazynek naładowany gazem. Ładujemy kulkami. Pistolet ma około 280 fps, a więc kulki dwójki powinny być ok. Chyba że 23 ktoś z Was używa. 25 mogą być już nieco za ciężkie. Oczywiście moc pistoletu gazowego zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Więc oczywiście więcej FPS-ów na pewno wyciągniemy w lecie. Im zimniej, tym pistolet będzie trochę gorzej działał.
Spróbujemy oczywiście najwygodniej przy użyciu szybkoładowarki. Pistolet tutaj ma rozszerzenie tego kanału, tak więc po odciągnięciu pazurem podajnika możemy przez ten otwór sobie ładować kulki. Jest to dużo wygodniejsze niż ładowanie ich od góry przez szczęki magazynka. Magazynek powinien się naładować dwurzędowo, jest trochę czasami trzeba to poprawić. Więc tak to dokładnie powinno wyglądać. Mamy ułożone tak jak szachownica na przemian. Wkładamy magazynek do pistoletu i pierwsze przeładowanie odciągamy zamek i puszczamy go, aby sam wrócił do tej pozycji. Staramy się nie przeładowywać, dociskając zamek, ponieważ jeżeli mamy wadliwą kulkę lub szczęki magazynka lub cokolwiek, w ten sposób zamek nam się zatrzyma i zrobi nam się kontrolowane zacięcie. Będziemy wiedzieli, że jest to zacięcie. Jeżeli mamy wadliwą kulkę, a przeładujemy w ten sposób, wypchamy ją do zamka i wtedy możemy mieć już dość mocne zacięcie. Tak więc wkładamy magazynek, puszczamy i w tej chwili mamy pistolet gotowy do strzału. Dobry teaser. Mów kiedy to przestanę się czesać. Cieszę się do samego końca.